imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chcę Boże na tę robotę. Oj, siostra, ale żeś nas składała tego brańska, to mój Boże. A bo to wiesz, chałpa dzieciaków, matula już starą, ją i ojca też chciało brać, a przecież to już po kochaniu śmiochu i zasiewach, to strasznie to wszystko poświęgrane, umolane, bo przecież jeszcze do lasu jeździły, no to przecież trzeba się obrać, ale wiesz co, siostra, będziemy zacierać, bo wiesz co, bo mi się wiesz co narobiło, wywalało mi się to na izbę, wczoraj ważnica mi się wywalała i nie wiem, czy się to dobrze odmoczyło, czy nie. No i jak ci się tak zrobiło? No wiesz, jak ze wzięła welekumina ważnicę, nakrzołam wody w workach, nakładłam tak jak zawdy, zatkałam wiechciem tę dziurę, przykryłam skorupką, żeby mi się woda nie wyszła i nakładłam tych smaty. Chciałam to okrecić, wzięło mi się to, wywalało na izbę, bałaganu mi się narobiło tyle, co no i teraz nie wiem, co się dało, a to przecież takie upolone, uświtrane i po tym płonu i po lesie te chłopy, także ja nie wiem, jak my to dzisiaj dobierzemy, no ale może jako tam będziemy łogno, to i jak co, które to mi tu będzie... No to ci dam do zacierania. No, do zacierania. A nie miałaś to wtedy balili? No jeba, ale od prawdy tam stoi pod schodami, ale przecież nic przyniesła, pozbierała to. O mój Boże, no miałabyś na mycie ław, stołów, taką galantą wodę, to... No była, ale no to no, trzeba robić łodnowa i wóz, no trudno. No a kumoski ta przyjdą do mocy, no miały, obiecały, że przyjdą, ale jakoś ich nie widać. Jak obiecały, to ich przyjdą, bo my cię uważają. Ale wiesz jak to w chałupie, najpierw muszą gadzinę obrodzić, potem muszą chłopów i strawy nawożyć, dzieci z kało robić, jeść nasypować, no to wiesz jak to, trochę im zejdzie. No, ale ty... jak obiecały, to przyjdą, przyjdą. No to ja ty se usykowała, słuchaj, tarciucha ze mną nasykowała, bo jakoś karpiego chleb dzisiaj, to mi obiecali ze głupiego. No i ze pecoków nastawiła, bo matula siedzą w chałupie, pilnują dzieciołów i kumina. To jeszcze masło mają urobić, także przyjdzie się, to się pozywimy, bo wiesz, jak się przyjdzie od bratwa, to by się i diabła zjadł. Nie mój Boże, to się nasypowała tego jedzenia. Tak. Idę, ja se idę tym szerokim światem, płynie gryząc do pepa, bawi je batem, tra la la, płynie gryząc do pepa, bawi je batem. A usykowałem se rózę i będę robić mietłę, bo słyszałem, że baby się zmówiają na planie. A może by ta jest za śpiwą, co za chulą, a może by ta jest co chlapną i będę robił mietłę. Zacznijcie do tej gacie. Chcesz Boże na robotę kobiet. A daj Panie Boże. Widzicie co kumie? Byłem nad rzeką, busiec gadzinie trochę prowy. Bo widzicie, lato było gorącenie. I nie ma co dać im zryć. No właśnie. No i po co sta te głowy tu przy nas? Jak nie mogła roboty w Głowęściu, to idź ta do lasu. A miejsce kumie? Zej baba, jak bierze, to ją diabły bierze. Nie ma z nimi o tym badać. Idź tam, już idź tam, bo przecież zawsze się nas łazi. O, Polonie. Chcesz Boże mam na robotę. Daj Panie Boże. Witaj tak, Kłoski, witaj tak. Dobrze, żeś tam wszystko. Kobiety, uszyta się, bo przyszła ta, co tak o chlapie. O, to nie chlapie. Co Panie chlapie, oj, oj. Nasa sąsiadecka nigdy nie pierała, a kto ubroi powie się, una pozbierała, a kto ubroi powie się, una pozbierała. Tak, trzeba szukać jeszcze te worki, bo to są to panią śmiechu. Przyjdą kobiety ze tłumą, przyjdą kobiety, żeby przemukały. Tak, Kłosiu, zarośnij to, może nie jest. Mały ma robotę.
No bo przecież potem przyjdą na wyżki, przyjdzie wszystkich świętych, to nie będzie wolno brać. Być prawdego, no. Żeby woda nie pryskała w oczy, żeby duszyczki nie płakały, a za rok będzie ten. I Boże Narodzenie też dużych płatków po prostu też nie wolno brać, żeby dzieciątko nie płakało. No, no, czego no? Bosiu, no to powiedz, no kiedy kiedy można prać, kiedy nie można, nie wolno prać. No, no to pamiętaj tak, obity kochane, żebyś tam nigdy nie brały w wielkim tygodniu, nie używały kijonek na rzekach, bo jak się strzyno kijonkami po rzekach, to tak samo jakby się Pana Jezusa łokładało. Ale pamiętaj to jak to było tak rogo, to ta, że nieprawda, żeby jeszcze w oktawę Bożego ciała nie chodzić do prania. Jak Rydzynka posła tak rok rzekę prać, to pamięta ta, co się we wsi narobiło, żeby jakiego nieszczęścia nie ściągnąć. Broń Boże, pamiętasz jak... Moja krasula, jak zadarła ogon do góry, jak się wystraszyła, jeszcze z cielęciem poleciała. No, słuchała, gdzie my ją nie byli, słuchali my. Poszliby na zobłocie, na jedny psi, na drugi, na drugie, ale wreszcie my ją znaleźli na siodłach. No ale bez cielęcia. A cielęcia nie znalazło się. Cielęcia nie było. No, to no ale to się nawet nie było. Ale prawdę Godota, bo przecież z gubernów to jak pieron trzasnął, to chałupa i stodoła się skoleła. No, a konie to się tak popytały zaraz, matko jedyną. No, no, a u nas, Janoszki, to gęsi jak poszły w las, tak ona tylko znalazła połowę tych gęsi. Moresztu. No i ani mięsa, ani wieża, nic nie było. Pochwalony jest. Szczęść Boże Polski. To przyszłymy Wam pomóc, bo ma to tyle tak dużo w tego praniu. Obrzedziłmy gospodarkę, dzieciom my dały jeść, chłopu naważyły strany. No i przyszłymy pomóc z Karolką. Weź ten pomorski ten, to płótno, bo z krosiek wyjęte dopiero było słoneczko. Żeby my pukadzi powiedzieli, że jest całe słowo. No tak, raz by to nie dało, to by się przepukało, bo zawsze na lewo rzeki. Weź tak pomogło, weź to płótno jeszcze. Powiedz tak trochę, to się na słoneczku jeszcze trochę oblepuje. O, no to tak, no, tak długo jest powietki, to może bymy se tam co zaśpiewały na tę robotę. No, no zacytaj głupotę. Na każdym wsi życie tak wesoło płynie i no się rozwinie, i no się rozwinie, wstają gospodynie. I no się rozwinie, i no się rozwinie, wstają gospodynie. Dzieci trzeba rano, żeby wcześnie rano na pole wychodzić. Żeby wcześnie rano, żeby wcześnie rano na pole wychodzić. No tego, tego, że włoscy nie łapią ten narołek zakleje. Szczęść Boże na tą robotę, kumosie! Daj Panie Boże! Panie Boże, daj Panie Boże. Tak, co to tak przyszło? Unoś tak się nie bierze! A jak ze się unoś bierze? Unoś jak się bierze, tak się bierze! Thank you.
już tak bryzy wesele. Ale wiesz, no tak. Bardzo mnie martwi ta moja dziewczyna. Chodzi tako smutno, tako zamyślono, już nie wiem co i będzie. A może ona przy nadziei? A idź ty, co ty głos? No. Moja dziewucha, co ty głos? No, 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 przecież jednikiem nie byłaś. A skoro zaczęła się? No. No. Nie, co ty tak odnos, co ty tak odnos? Matka reszta mi nagadały. Nie wiem, czy to z dobroci, czy z zazdrości. Ze wasy dziewuchy nie jest, nie zenio się tylko moja. Pójdę teraz. Pójdę teraz do domu. Musisz ją tak nie obserwować. I muszę ją obserwować, a i staremu muszę powiedzieć, żebym ją na nią ocenił. O tak, tak. Oj, Mosiu, nie przejmuj się. Przecież jak nawet tak było, to nie pierwszą i nie ostatnią. Nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Ale słyszałaś ty, jak ją wczoraj dacie ujeżdżać? O, słyszałam! O, jak się dali jedna, słyszałam. No, nie wiem. No, idź, no, zapytaj się, co się tam dzieje. Ale ja się wstydzę. Idź, zobaczymy, co się tam dzieje. Godos? No, idź. To jest bardzo ciekawe, co tam jest. Idź, zobacz, co tam się dzieje. Kumoska! Kumoska, a co tam takie dawcie wczoraj było u was? Na pół wsi było, u nas też było, słuchaj, że przecież ten Jędka, słyszałam też, przecież ten Jędryk, taki chłopina spokojny, no. Jest muzyka. Co tak? Czy aby co niezłego? Ta skrzyneczka, a co się tak interesuje, że teraz tam tym było słychać? No tam było słychać, jak Jędka jest co było słychać. Dobrze, że chyba ze co złego. No, ty z nich dobrego pochwali, to się nie ma tym, ale to wszystko przez tego twojego. Moje? No, no co ty tak, tak, bo ten mówiec nie było na graniu. Ale nie przecież było... do lasa poszedł. Ty, no jodyzem posłał. A? Jodyzem posłał, tylko posłał nazwać krowie, nazdąć, bo przecież nie było. No i chodźcie, ten twój psychuje ludzi, no to mówię tak, Mikołaj. To ja se tu nasnę, to bym se nadała wiedzy, to mi zapodąc, bo to bym przyniesła krowie, bym miała na kursy, żeby się nadała. Bo przecież tego mojego wiedzy krowie nie ma. No i znę. Zawołałam go i mówię tak, no to weź mi teraz zabrać. Ten zojzek taki, zadaję. Ja mówię, a co tu tak siły nie ma? Zadał mi kieckę na sąd krzyż razem z tym zojtkiem. I ja idę. Idę przez Wiesia, on stoi, nie patrzę, bo płot, piękowo, ty babo, ty nie wstydnico, ty paradnico z gołą dupą przez całą wieś. O to ja już wiem, dlaczego ten mój Ignacy się do mnie dupą odwrócił. A skoro śpiewło nie sposób do lasa. A widzisz, ale to ja już nie pójdę, teraz to ty idź. Łaj, co ty tyle roboty przed weselem, co ty gotos? Gdzie będziemy? Ja już chodzić, no już nie wiem. No, no jeszcze tutaj bym... Musię ja to już nie podróżę. Ja pozostające dobro gospodyni, lubię se posprzątać, lubię se posprzątać w chałupie i w sini. Lubię se posprzątać, lubię se posprzątać w chałupie i w sini. Gotować też umiem, a powiem wąku mnie. Zenoj lepi u mnie, zenoj lepi u mnie, udane jest planie. Zenoj lepi u mnie, zenoj lepi u mnie, udane jest robota kubowski, jaką zrobiły mietłę, czy będzie posiasno, czy nie, robota. O, ja to rado! O, ja to rozrostujemy kulosy i może się zaśpiewamy i zapiewamy. O, to jest mordę godos. Chodź tam, no tu wszystkie, lewo sam jest. Sam ja to i spełnię kożu, bo goście stoją na kożu. Przyszli se długo tańcować, ładne wiosneczki pośpiewać. Przyszli se długo tańcować, ładne wiosneczki pośpiewać. A kto się w końcu
uciekał.